Witam. Chciałbym przeczytać i poszerzyć długi artykuł Prawosławie i rytuał przeklinania wszystkich innych chrześcijan. Wielu powiedziano, że prawosławie jest powitalną, mistyczną wersją chrześcijaństwa. Takie, które nie opiera się na legalizmie lub ekscesywnym dogmatyzmie. Może więc zaskoczyć dowiedzenie się tego, że prawosławni nie tylko formalnie zatwierdzają, że są jedynymi chrześcijanami na całej planecie ziemskiej. Synod Jerozolimski 1672 rok, dekret 10. Ale że prawosławni są wzywani do rytualnego i formalnego przeklinania każdego roku wszystkich, którzy się z nimi nie zgadzają. Dokument, który używają, by przeklinać wszystkich nieprawosławnych, nazywa się Synodikon Prawosławia i jest czytany każdego roku w czasie prawosławnego święta lub przynajmniej wzywa się do czytania go każdego roku prawosławnej niedzieli i triumfu prawosławia. Z samych nazw tego święta jest jasne, że są związane bardzo mocno z tożsamością prawosławia i tego, co znaczy, by być prawosławnym chrześcijaninem. Jest to obchodzone w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w Cerkwi Prawosławnej. Synodikon jest szczególnie związany z VII Soborem Powszechnym, II Sobór Nicejski, który definiuje znaczenie anatema, przeklęty. Jest to wspomniane dlatego, że pewni będą próbowali zmienić definicję anatema do takiej, która nie jest podawana przez Sobór. Sobór jednakże definiuje i opisuje je w swoim własnym użyciu terminów. I z tego powodu jego definicja jest wymagana do poprawnego ustanowienia prawosławnego zrozumienia anatemy. Tego, co znaczy, by być formalnie przeklętym przez cerkiew. Definicją anatema Soboru jest: anatema nie jest niczym innym, jak całkowitym oddzieleniem od Boga. Jest to z II Sobór Nicejski, list z synodu do cesarza i cesarzowej, podnicejskich i postnicejskich ojców, seria druga, tom 14, strona 573. Sakra imperialna, czytana w pierwszej sesji, opisuje także kanoniczne potępienie jako posłanie kogoś w ogień Gehenny. Strona 532. W sesji szóstej Sobór mówi o tych, którzy odmawiają pokłonić się i całować z czułością ikony. Strona 572-573. Jako zapomnianych przez Boga i znienawidzonych przez Boga heretyków. Strona 542. Musi zostać także przywołane to, że według prawosławia te dokumenty soborowe i ich ogłoszenia posiadają ten sam poziom nieomylnego autorytetu jak pismo. Jest to ponadto jasne, że te anatemy nie są lecznicze, ani nie są za takie uznawane przez cerkiew prawosławną, jak jest zapisane w dokumentach soborowych. Nadawanie tym anatemom, przekleństwom, terapeutyczności jest modernistyczne i nieprawdopodobnie zwodnicze, gdyż w rzeczywistości te anatemy, przekleństwa są użyciem kluczy królestwa danych cerkwi przez Chrystusa, by posyłać ludzi do jeziora ognia. W jeziorze ognia nie ma niczego terapeutycznego. Zauważ, że te anatemy nie wzywają do upamiętania. Są sądowym wyrokiem następującym po ich korespondujących osądach. Kanon 13, w jego przypadku zajmujący się tymi, którzy źle używają monastycznych własności, z VII Soboru Ekumenicznego stwierdza, że bycie ekskomunikowanym jest byciem potępionym od Ojca, Syna i Ducha Świętego i przeznaczonym do miejsca, gdzie robak nie umiera, a ogień nie gaśnie.
Strona 564. Powracając dokładniej do synodikonu i mając jasno w pamięci, co rozumie przez anatema, stwierdza jasno w sekcji z 1583. Jest to z oficjalnego, zatwierdzonego dokumentu posiadającego formalną pieczęć, które są wydawane przez cesarza prawosławnego. Sobory prawosławne i patriarchę Konstantynopola. Were issued by the Emperor of the Eastern Roman Empire, Councils of the Orthodox Church and the Patriarch. Innymi słowy, reprezentuje to akt powszechnie autorytatywny i wiążący. Więc z synodikonu z sekcji 1583, podpisanej przez trzech naczelnych patriarchów Konstantynopola, Aleksandrii i Jerozolimy, przez to także Rosji, gdyż w tym czasie była ona metropolią pod Konstantynopolem. Oni wszyscy podpisali te dokumenty przed soborem odnośnie wszystkich, którzy nie są w cerkwi prawosławnej. Cytat: ktokolwiek nie wyznaje sercem i umysłem, że jest dzieckiem Cerkwi Wschodniej, ochrzczonym w sposób prawosławny, i że Duch Święty pochodzi tylko z Ojca, w esencji i hipostazie, jak w Ewangelii mówi Chrystus, będzie poza naszą Cerkwią i będzie przeklęty, anatema. Innymi słowy, nie bycie w cerkwi prawosławnej i zatwierdzenie filokłe, pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna, oznacza, że jesteś konsekwentnie i formalnie przeklęty na zatracenie przez cerkiew prawosławną każdego roku odnośnie tych, którzy przyjmują komunię. Ktokolwiek mówi, że nasz Pan Jezus Chrystus w mistycznej wieczerzy miał niekwaszony chleb, prześny, zrobiony bez drożdży, jak ten od Żydów, a nie chleb, który jest kwaszony, to znaczy chleb wyrosły na drożdżach, niech zostanie od nas odłączony i będzie anatema, jako ten, kto ma poglądy żydowskie i ci od Apolinariosa i przynoszący do cerkwi dogmaty Armeńczyków, którzy z tego powodu niech będą podwójnie anatema. Innymi słowy, ci, którzy utrzymują pozycję, że Pan Jezus Chrystus na ostatniej wieczerze użył niekwaszonego chleba, jak w prawie żydowskim, są potępieni. Użycie niekwaszonego chleba w komunii jest grzechem potępiającym do piekła. Na tej podstawie potępiając cały Zachód, że są potępionymi do piekła heretykami. Ale ktoś może sprzeciwić się takimi obiekcjami, jak anatema stosuje się tylko do tych, którzy są pod autorytetem Kościoła. By odpowiedzieć na tę obiekcję, które ignorują to, że każda anatema rozpoczyna się od ktokolwiek, to jest jasnym błędem, by odchylać powszechność prawosławnego stanowiska synodikonu wobec nieprawosławnych przez twierdzenie, że anatema stosuje się tylko do tych, którzy są pod autorytetem cerkwi prawosławnej. Zatem ogólnym obaleniem tej obiekcji jest to, że według cerkwi prawosławnej ci, którzy są poza cerkwią prawosławną, nie są w żaden sposób częścią ciała Chrystusa, ponieważ cerkiew prawosławna wierzy, że jest jedynym Kościołem. I tak też ci, którzy są poza nią, nie mają żadnej możliwości bycia zbawionymi w żaden sposób w oddzieleniu od cerkwi prawosławnej i są już teraz przeklęci. Ponownie ta obiekcja jest ukazana jako fałszywa, tym razem bardziej konkretnie, gdy twierdzenia synodikonu narzucają swój autorytet na tych, którzy są poza cerkwią prawosławną. Czyni to, gdy deklaruje, że ci, którzy nie są dziećmi cerkwi prawosławnej, są po pierwsze poza Kościołem i po drugie potępieni do Gehenny. Jest to stwierdzone wyraźnie, gdy zostało ogłoszone, że te inne osoby, cytat, będą poza naszym Kościołem i będą anatema, przeklęci. Więc to nie tylko umieszcza ludzi poza jurysdykcją cerkwi prawosławnej po to, by pozostawić ich w rękach Bożych, ale po to, by ogłosić im potępienie poprzez ich autorytet,
potępiając tych, którzy są poza strukturami samej cerkwi prawosławnej. Jeszcze bardziej jest to potwierdzone przez anatemy, gdy synodikon potępia doktryny Armeńczyków, sławną grupę będącą poza cerkwią prawosławną. Nie jest tylko nieakceptowalne, by uczyli tego, co uczą według cerkwi prawosławnej, ale jest to podstawa dla podwojenia ich przekleństwa. Jak zobaczymy w dalszych anatemach, nie tylko ci, którzy utrzymują prawowierność stosowania chleba niekwaszonego, są potępieni, ale także i ci, którzy używają kalendarza papieża gregoriańskiego, nazywając go kalendarzem ateistycznym. W sposób jasny, synodikon odrzuca jego użycie w sposób powszechny, ponieważ wierzy, że ma autorytet, by mówić w tych kwestiach definitywnie. Co więcej, potępia w wyraźnych terminach tych, którzy są poza cerkwią. Tych, którzy nie są dziećmi cerkwi prawosławnej i nie są ochrzczeni w sposób prawosławny. Zatem, jeżeli to nie widzi samego siebie jako właściwie stwierdzającego definitywnie przeciwko nieprawosławnym, tak jakby przyjmowali jakieś neutralne stanowisko, to wówczas nie widziałoby samego siebie jako posiadającego jakikolwiek swój interes w potępianiu kościoła Armeńczyków i innych mas, ale potępia ich, ponieważ synodikon widzi samego siebie jako właściwie orzekającego nad wszystkimi, którzy są wewnątrz i którzy są poza cerkwią prawosławną. Już widzieliśmy, że Siódmy Sobór Powszechny, Drugi Sobór Nicejski, nazwał takich heretyków znienawidzonymi przez Boga i przez Boga zapomnianymi. I stwierdza to jako prawdę obiektywną, niezależnie od tego, czy ktoś jest wewnątrz cerkwi, czy poza cerkwią. Innymi słowy, każdy, kto nie używa kwaszonego chleba w komunii, jest raz potwierdzonym jako idącym do piekła. Co więcej, po przeklęciu wszystkich zachodnich chrześcijan, którzy zatwierdzają filokłę, i odnośnie wszystkich tych, którzy nie używają prawosławnych zwyczajów, czy prawosławnego kalendarza, cytat, ktokolwiek nie podąża za zwyczajami cerkwi, jak stwierdziło Siedem Soborów Powszechnych i Święta Pascha, imenologion, eklezjalny kalendarz opisujący dni świąteczne i okresy postów, w których dobrze zrobili, czyniąc z tego prawo, które powinniśmy przestrzegać, i chce przestrzegać nowo wymyślony paschalion, szukanie daty dla Paschy, czyli Wielkanocy, i nowe menologion, kalendarz gregoriański, od ateistycznych astronomów papieża i przeciwstawia się wszystkim tym rzeczom i pragnie je obalić i zniszczyć dogmaty i zwyczaje cerkwi, które były jej wręczone przez naszych ojców, niech będzie cierpiał anatemę i zostanie wyjęty z cerkwi Chrystusa i ze zgromadzenia wiernych. Innymi słowy, nieużywanie właściwego kalendarza lub celebrowanie Paschy, Wielkanocy, w inny dzień umieszcza kogoś w piekle według formalnego i niezmiennego wyroku cerkwi prawosławnej. Cerkiew prawosławna wydaje się paść ofiarą herezji galacjańskiej. Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. To mówi apostoł Paweł do Galacjan. Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć? Zachowujecie dni i miesiące, pory i lata. Boję się o was, czy przypadkiem na próżno nie trudziłem się nad wami. Galacjan 4:8-11. Innymi słowy, czy zaczynając w duchu, teraz prawosławni stają się doskonalsi poprzez ciało? Należy przypomnieć napomnienie apostoła Pawła do Kolosan. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowiu księżyca, lub szabatu. Wszystko są to tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Kolosan 2:16-17. Jezus Chrystus nie przybił tych rzeczy do krzyża, by jedynie dać nam chrześcijańską wersję tego samego. Apostoł Paweł zatem nakazuje, abyśmy my nie pozwalali się z tego osądzać, co do takich kalendarzowych zachowywań. A mimo to cerkiew prawosławna uznaje swój triumf prawosławia
za wydanie wyroku na podstawie dokładnie tego samego rodzaju rzeczy. Aż po drobiazgi tego, jaki kalendarz utrzymuje nas z dala od piekła. Oczywiście mogą podać wiele wysoko brzmiących wyrażeń na temat tego, dlaczego trzymanie się takich tradycji jest wartościowe. I nie dyskutujemy z tym, czy trzymanie się takich rzeczy może być korzystne, ale nie do potępienia. Oto co apostoł Paweł powiedział do Kolosan. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Kolosan 2:8. Wnioskując, Cerkiew prawosławna nie tylko odmawia uznania każdego innego nieprawosławnego za chrześcijanina, ale także nieustannie przeklina wszystkich innych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, niezależnie od ich eklezjalnego autorytetu i praktyki. Jeżeli nie jesteś prawosławny, przeklinają cię. Przeklinali cię i będą ciągle cię przeklinać. I będą przeklinać wszystkich twoich chrześcijańskich przodków i potomków, którzy nie są prawosławni. Ten coroczny rytuał przeklinania, wzywany do dokonywania go otwarcie w cerkwi, niesie za sobą cały ich autorytet. I w ich umyśle jest on wiążąco prawdziwy. Potępia każdego innego do piekła. Nie terapeutycznie, ale jako wyrok. Ci, którzy twierdzą, że cerkiew prawosławna nie jest legalistyczna lub oddana dogmatyzmowi, są albo w błędzie, albo sami zwodzą. Chwała Jezusowi Chrystusowi.